4 maja już zbierze się polski parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu, w czasie którego ma zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy. Przy telefonie profesor Waldemar Gontarski. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się bardzo. Jak to się często zdarza przy takich okazjach, spór prawny, w jaki sposób ma przyjąć Krajowy Plan Odbudowy Sejm Rzeczpospolitej? Opinia pani marszałek jest taka, że wystarczy większość w polskim parlamencie. Opinia wicemarszałka Sejmu jest taka, że jest potrzebna większość konstytucyjna. Opinia pana profesora jest jaka? No powiem tak, że ci politycy, którzy dzisiaj rano wstali i słuchają nas, to nie pożałują, bo chciałem zaproponować rozwiązanie, znalezienie złotego środka, używając pojęcia arystotelesowskiego, dobrego środka. Jeśli już nie można przyjąć, a trzeba koniecznie przyjąć ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji unijnej, która pozwoli zgromadzić Komisji Europejskiej środki na fundusz odbudowy, na to, co nazywamy górnolotnie, ale nie bez racji, biorąc pod uwagę kwoty, o jakich tam mowa, drugim planem Marshalla, to proponuje coś, czego jeszcze nie mówiono w przestrzeni publicznej, przynajmniej warunkową ratyfikację. To znaczy przyjmujemy tą ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez pana prezydenta unijnej decyzji o zasobach własnych pod warunkiem, że zadłużenie Polski z tytułu spłaty długu za innych, długu, który zaciągnie komisja, decyzja o zasobach własnych jest tak sformułowana, że oznacza, jak czytamy w postanowieniu Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, bezpośredni dostęp do budżetu państwa członkowskiego. Jest tak sformułowana, że na żądanie otwieramy linię debetową poszczególne państwa członkowskie do swojego budżetu Komisji Europejskiej i jeśli jakieś państwo, uwaga, wystarczy, że nie chce wpłacać, nie musi nie móc spłacać. Jest alternatywa zapisana w artykule 9 ustęp 5 akapit 2 tej decyzji. Nie chce spłacać albo nie jest w stanie spłacać, a nie musi oznaczać bankructwa. Ci, którzy twierdzą, że musi i na przykład któreś z państw południa, które mają problemy, nie będziemy stygnatyzować, wymieniać państwa, to musi to państwo ogłosić bankructwo, żeby Polska za niego spłacała długi. Nie. Wystarczy, że odmówi spłaty. Wtedy takie ryzyko finansowe jest, że limit zadłużenia Polski określony w konstytucji naszej zostałby przekroczony. A więc wyrażamy zwykłą większością głosów zgodę, ale ratyfikacja warunkowa. Proponujemy dzisiaj całkiem nowe rozwiązanie zgodne z wymogami ustrojowymi. Ratyfikacja warunkowa pod warunkiem, że z decyzji o zasobach własnych nie wynika, że instytucje Unii mogą bezpośrednio na naszych obywateli nakładać podatki. Bo jest mowa o opłacie cyfrowej. Nauka niemiecka jednogłośnie mówi, to jest podatek, za tym się kryje bezpośrednio jako źródło spłaty tych pożyczek zaciągniętych przez Komisję Europejską, jedną ze źródeł, opłata cyfrowa, a tam jest jeszcze kilka takich opłat, opłata od opakowań niepoddających się, tworzyw sztucznych niepoddających się recyklingowi. Także w sumie można co najmniej 4 podatki się dopatrzeć, daniny, które mogą mieć formę podatków bezpośrednio nakładanych. Jeśli tak, to na takie coś nie wyrażamy zgody w ustawie ratyfikującej. Czyli nie wyrażamy zgody, żeby w wyniku tej decyzji Polska zadłużyła się ponad limit określony w naszej konstytucji i nie godzimy się na to, aby instytucje unijne nakładały bezpośrednie podatki. Proszę państwa, nie wyważam otwartej drzwi. Możecie państwo to przeczytać w debacie niemieckiej parlamentarnej i przede wszystkim w nauce niemieckiej. Polska nauka niestety, co do zasady, milczy na ten temat. Tam mówią wprost. I jest prosta logika. Jeśli nie dokonaliśmy do tej pory w ustawie wyrażającej zgodę na ratyfikację traktatów unijnych, aby instytucje unijne mogły bezpośrednio nakładać podatki, to ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację decyzji o zasobach własnych musi być 2/3 przyjęta w parlamencie. Tam przyjęto właśnie 2/3 ustawę, a w Izbie Wyższej jednogłośnie. Czyli... Jeśli zadłużenie ma przekraczać limity racjonalne z tytułu tego, że będziemy płacić za innych, to na taką ratyfikację nie zgadza się. I w ustawie można to zapisać. Można zapisać, wydać ustawę warunkowo ratyfikującą decyzję o zasobach własnych. Węgry na przykład próbują tak rozwiązać to, że poinformowały komisję, że z części pożyczkowej instrumentu odbudowy nie będą korzystać. Struktura jest taka, że te państwa, które są ciągle uboższe, to otrzymują część tych funduszy odbudowy z pożyczki zaciągniętej przez komisję, część subwencji państw bogatszych. Węgry mówią, że otrzymują tylko tą subwencyjną część. Ale i tak będą musieli za innych. Ale panie profesorze, czyli prawdziwe jest stwierdzenie, że ta ustawa przekazuje część kompetencji organom zewnętrznym, czyli wyprowadza część kompetencji z Polski. To jest prawdziwe zdanie, czy nie? Jest tak niedookreślona ta unijna decyzja, że jeśli nie dookreślimy to w ustawie wyrażającej zgodę na ratyfikację, to w ciemno to ratyfikujemy. Krótko mówiąc, zwykła większość jest potrzebna w Sejmie, jeśli decyzja o zasobach własnych polega na tym, że instytucje unijne pobierają składkę członkowską od państwa członkowskiego i dzielą. Na to się zgodziliśmy, przystępując do Unii Europejskiej. Ale na to, żeby instytucje unijne pozyskiwały środki do budżetu unijnego z podatków nakładanych bezpośrednio na obywateli, nie. Jeśli by państwa członkowskie nałożyły na swoich obywateli podatki i z tego byłaby składka członkowska, tak, byśmy wiedzieli, w jakim rozmiarze te podatki są nakładane. Dalej, jeśli godzimy się udzielić gwarancji finansowej za inne państwa, owszem, możemy się zgodzić z zwykłą ustawą, na to się można powiedzieć, że to nie byłoby sprzeczne z polską konstytucją, chociaż można by mieć wątpliwości, czy się zgodziliśmy, bo nie zgodziliśmy się na transfer takiej suwerenności, ale tym bardziej jeszcze próg zadłużenia u nas przekroczy. To stawiamy w ustawie wyrażającej zgodę na ratyfikację warunek. Bo pan redaktor mnie zapytał, jeśli chcemy uczciwie odpowiedzieć, w ciemno wchodzimy. Wchodzimy z zadłużeniem a vista, na żądanie otwieramy swoje budżety. I to tworzy totalną niepewność, a niepewność jest podstawowym naruszeniem tej słynnej praworządności. Instytucje unijne, proponując decyzję o zasobach własnych, stworzyły twór obarczony taką niepewnością, tak daleko idącą niepewnością prawną, że jak pan mnie pyta, czy dokonujemy, może dokonujemy i może i nie. Jeśli będzie to tak stosowane, to nie, jeśli tak, to tak. Dlatego trzeba określić w ustawie ratyfikującej, że dobrze był zrozumiany, jak ma być stosowana decyzja o zasobach własnych. Mamy okazję Unii powiedzieć, gdzie by przekroczona została niepewność prawna, gdzie by naruszona była polska konstytucja, bo mówi, że na każdy transfer suwerenności musimy zgodzić się i to musimy zgodzić się 2/3 w Sejmie i w Senacie. Czyli uważa pan, panie profesorze, że jeżeli nie będzie tych warunków w ramach ustawy, to wtedy co? Co to oznacza? Czy wchodzimy w szarą strefę, czy też to drugie, o czym mówią politycy, czy często też Solidarnej Polski, czyli Zjednoczonej Prawicy, że jednak ta część kompetencji zostanie przekazana. W jakiej sytuacji prawnej się znajdziemy, jeśli nie będzie trybu, o którym pan profesor mówi? No, naruszenie konstytucji. Przed chwilą była u was muzyka o wolności, no to byłoby naruszona polska wolność finansowa. No proszę sobie wyobrazić, otwiera pan partnerowi linię debetową, na żądanie on sobie idzie do banku i korzysta z pańskiego konta i pan nawet nie wie, kiedy i w jakiej kwocie z pańskiego konta może pobrać pieniądze. Niemiecki rząd wyliczył, że w skrajnej sytuacji taką prezentację finansową przedstawił, że gdyby inne państwa przestały płacić, to na przykład Niemcy, bo ich to interesowało, mogliby płacić za wszystkich. Tam jest zasada jeden za wszystkich może zapłacić, a ci inni mogą na zasadzie, że odmawiam na konto ich rata spłaty przypadającej na nich pożyczki nie wpływa. Wtedy komisja w trybie wezwania niedobrowolnie, bo ktoś powie, no już mamy rozporządzenie unijne z zeszłego roku, które zakłada 100 miliardów na skrócenie miejsc, kompensacja z tytułu skrócenia czasu pracy przy COVID-zie, że jest na 100 miliardów zadłużenie i Polska się zobowiązała udzielić gwarancji, jakby inne państwa nie spłacały tego. To jest nieprawda. Tam jest napisane, że z Polską musiałaby komisja zawrzeć oddzielną umowę, to jest dobrowolność i Polska w umowie określi, w jakiej kwocie może za innych poręczyć, udzielić gwarancji finansowych, gdyby inni nie zapłacili, wtedy już bezwarunkowo musieli być. A panie profesorze, to w takim razie, czy przed takim ważnym głosowaniem nie powinien się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny? W Niemczech wypowiedział się, ale nic to nie dało, bo zgodził się na ratyfikację, ale powiedział, że za 1,5 roku może orzec, ale bo musi najpierw skierować pytanie prejudycjalne do Luksemburga, że decyzja o zasobach własnych jest sprzeczna z niemiecką ustawą zasadniczą i powiedział, że wtedy niemiecki parlament wszystkimi środkami dostępnymi będzie musiał przywrócić porządek ustrojowy, czyli że Niemcy wystąpią z tego zadłużenia, przestaną za innych płacić i wtedy jeszcze w większym zakresie Polska będzie potencjalnie musiała partycypować w zadłużeniu innych, gdyby inni nie chcieli spłacać. Trybunał Konstytucyjny ma ograniczone możliwości, działa na wniosek, co do zasady nie może nic do ustawy dopisać, jest negatywnym legislatorem, jeśli bada zgodność ustawy, może coś wykreślić z ustawy, a nie może dopisać. Taka jest rola Trybunału Konstytucyjnego. Nie mylmy Trybunału Konstytucyjnego z prawodawcą. Jeśli już, to jest prawodawca negatywny. Może coś wykreślić, nic nie może dopisać. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia. Polecam się warunkowa ratyfikacja. To jest, proszę państwa, to. Pożyjemy, zobaczymy, czy politycy skorzystają z rad pana profesora Waldemara Gontarskiego, który był gościem poranka WNET, a teraz posłuchamy Beatlesów.